Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. To są Kontakt Uzma? Do. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, skończymy po, tak, po nagraniu. Łukasz Wieńczura, program Starczy na dziś, nasz super szanowny gość. Udało się za pierwszym razem, nie, za drugim, bo pan nie podnosił, zaprosić do studia pana Henryka Łabędzia, prezesa Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, on dziś Trybuna Ludowego, związkowca i w ogóle dzień dobry, najniższe ukłony. Pan redaktor, i tak miał szczęście. Czasem moja żona dzwoni po kilka razy i nie jestem w stanie oddzwonić. Tyle obowiązków. Jak się pan w domu tłumaczy? Żono, praca. Milczę, ponieważ żona znajdzie wytłumaczenie, dlaczego nie odbierałem. Nie wnikam. Dobrze. Jest takie powiedzenie. Chcesz pokoju, szukuj się do wojny. To chyba fajnie dla mechanicznych, nie? Tak, chociaż współczuję bardzo braciom ukraińskim, natomiast w gwoli sprawiedliwości mogę odpowiedzieć, bo to jest i moja działalność, i dyrektorów, kierowników oraz przede wszystkim pracowników, którzy od 2016 roku, w chwili, kiedy Zjednoczona Prawica objęła rządy, wpasowaliśmy się w koncepcję tego rządu, że modernizujemy polską armię w polskich zakładach zbrojeniowych. I te zamówienia zostały podpisywane już w roku 2016, w październiku. Czyli my sobie robimy broń dla siebie u siebie. Tak jest. Czyli wcześniej, czy co, nie przykładano wagi do uzbrojenia polskiej armii, to dofinansowania polskiej armii, takie szwejki same tam były, które chodziły z procami przysłowiowymi? Niestety, panie redaktorze, stwierdzam tylko fakty. Ja pracuję w sektorze zbrojeniowym 35 lat, więc po prostu dużo ekip przez ten czas się przewinęło. Oczywiście też i Układ Warszawski swego czasu był i mogę powiedzieć tak, że standardowe, nie, dla mnie niedopuszczalne oczywiście stanowisko to było takie, że Polska to nienormalność. No oczywiście, że ja jestem dumny, że jestem Polakiem, wiedziałem, jaki jest potencjał w zakładach mechanicznych. W ogóle dzisiaj w PGZ, w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, coś tam może innego było, bo to każde było rozproszone, nie wiem, Pionki, Tak Tarnów. Jest, tak jest. I ta koncepcja zrzeszania zakładów w Polskich Grupach Zbrojeniowych to jest jedyna dobra rzecz, którą uczyniła poprzednia ekipa i pani Kopacz. Natomiast później oczywiście to było tylko propagandowe, natomiast to w ogóle nie funkcjonowało. I te kontrakty, o których pan redaktor mówi... Za chwilę powiem o Pilicy na przykład. O, pan redaktor pyta, czy Wenecjusza właśnie to powiedzenie, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. W naszym przypadku akurat... nie jest jakoś specjalnie odkrywcze z tego powodu, że my byliśmy przygotowani jako zakłady mechaniczne od 2016 roku. Poszukiwaliśmy rynków zbytu i do czasu wojny z Ukrainą przychody zakładów mechanicznych, bo jesteśmy na tyle ambitni, że nie chcieliśmy wisieć na ofercie tylko Ministerstwa Obrony Narodowej. Nasze pomysły były, jeżeli chodzi o sprzedaż naszych wyrobów na eksport. I prawie 70%, były takie lata, że prawie 70% wartości przychodów zakładu mechanicznych to był eksport. Ta marża była na poziomie 25%. Więc proszę sobie wyobrazić, że teraz jest marża troszkę mniejsza. No powiadomo, że bo więcej produkujecie. Więcej produkujemy. Natomiast z takiego czysto biznesowego bardziej by się opłacało produkować mniej oczywiście i za większe dobrze, większe to pan pieniądze. Mówi produkować mniej. Był czas, że mechaniczny, dobra, za Układu Warszawskiego, za komuny. To po Azotach był drugi pracodawca w Tarnowie. Potem przyszedł czas, że było podzielenie na sektor zbrojeniowy, czyli tą Enkę, czy jak to tam zwał, i produkcję cywilną. I prawie byliście na progu plajty. Pan wtedy działał w związkach, pamięta pan? Tak jest. Jak przychodził gość, chyba tam z Niemiec, powiesił kartkę, to już nie ma fabryki. Tak jest. Mogę powiedzieć, te tokarki, co były robione. Tak, strzelające tokarki, jak to były określenia tego typu, bo to wszystko było utajnione. Ja oczywiście wiem, w jakim sektorze pracuję i wiem, jakie obowiązują procedury i co to jest tajemnica przedsiębiorstwa. Natomiast niejednokrotnie ja nie chcę oceniać swoich poprzedników w taki czy inny sposób, ale niektórzy, nie mając odpowiedniej wiedzy, zasłaniali się tajemnicą przedsiębiorstwa. Wie pan, ja pamiętam taką sytuację przed biurowcem, jeszcze tym starym, jak się wjeżdżało na mechaniczne.
jak pan stał na taczkach i pan chciał wywieźć swojego poprzednika jednego. Nawet zdjęcia robiłem do gazety, ładnie pan wyszedł na zdjęciu. Wtedy. Dlatego, to tak, człowiek był młodszy i bardziej radykalnie rozwiązywał. Rumakował? Tak, bardziej radykalnie rozwiązywał niestety. Ja teraz jestem zwolennikiem, nie dlatego, że jestem prezesem oczywiście, tylko z racji wieku i tego, że bardzo szanuję oczywiście związki zawodowe. Moi poprzednicy traktowali jako zło konieczne, natomiast ja traktuję stronę społeczną jako partnerów, którzy pomagają w zarządzaniu przedsiębiorstwa. A gdyby przyszli do pana pod biurowiec i zaczęli protestować, Henryk Łabeć, musisz odejść? Jeżeli byłaby taka sytuacja, że moi koledzy, bo to są też także moi koledzy w moim wieku, zarówno przewodniczący Solidarności, jak i przewodniczący OPZ-u, to przypuszczam, a znam ich, że to krzyczenie byłoby spowodowane bezradnością ich po jakichś tam wielodniowych czy wielotygodniowych uwagach, które zgłaszali do mnie, a ja ich nie spełniłem, za przeproszeniem, no gdzieś olałem. Ładnie powiedziałem. Zmienia się optyka, jak się przesiada z funkcji związkowca na fajny fotel prezesa, skórzany, ładny i ten z sekretarką, gabinetem i autem służbowym i kierowcą na przykład. Nie. Wydaje mi się, panie redaktorze, że dlatego ja z dużym taką nadzieją, optymizmem i nie zamierzam walczyć, ja wprost przeciwnie, cieszę się, że z moich podatków są wspierane programy społeczne, w tym między innymi wielodzietne rodziny. Ja pamiętam, że mój tata pracował tylko sam z jednej wypłaty na 8-osobową rodzinę. Ja mam 4 siostry, jednego brata, wiem, co to jest bieda, wiem, co to jest chęć pomocy, jakiegoś wzajemnego takiego szacunku i wydaje mi się, że czego się bardzo cieszę, że jak niejednokrotnie spotykają mnie koledzy czy koleżanki na ulicy, bo także mam w tym wieku mimo wszystko koleżanki i koleżanki, to po prostu mówię, że kurde Henek, ty jesteś zupełnie spokojnie, ale ja mówię, no tak, ale wie pan, panie redaktorze, może to jest wszystko do odnalezienia. Na początku z jednym z tych pierwszych wywiadów powiedziałem, że po prostu prezesem się bywa, człowiekiem jest nie zawsze. Więc po prostu dla mnie to no mam kredo oczywiście, który mnie pilotuje, ja się Panem Bogiem nie zasłaniam, natomiast oczywiście nie wstydzę się, że jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym. Nie wyobrażam sobie, żeby po prostu moje życie nie było podporządkowane wartościom, które są dla mnie bardzo ważne, uporządkowane. Panie prezesie, to tak, idzie pan do księdza, a ksiądz mówi panu tak. No słuchaj, synu, produkujesz broń, która zabija. No to takie średnio katolickie i chrześcijańskie, bo piąte przykazanie Boże mówi nie zabijaj. Nie, panie redaktorze, ja miałem oczywiście problem, nie wiem, czy, bo to nie była jakaś prywatna bardzo, ale mogę powiedzieć, że odbyłem rozmowę z biskupem ordynariuszem na ten temat, ponieważ są autorytety, które są dla mnie ważne, więc po prostu tego typu dylematy oczywiście miałem. Natomiast nie zdradzę, co powiedział ksiądz biskup, natomiast oczywiście, jeżeli jestem tutaj, to nie kazał mi odejść na pewno. Natomiast w świetle tego, co mówi pan premier Morawiecki o tym, że wysyłamy na Ukrainę broń odstraszającą. My nie jesteśmy napastnikami. Czy wojna sprawiedliwa? Tak, wojna sprawiedliwa, my nie jesteśmy napastnikami. My wspieramy, tak jakby na pewno pan redaktor, mam nadzieję, ja mimo, że pewno pan redaktor jest silniejszy ode mnie, jeszcze bardziej zdecydowany byłby, ale jeżeli by się komuś krzywda działa na ulicy i gdyby pan zaczął interweniować czy jak, to ktoś, kto nie zna okoliczności, powiedziałby, że kurde jakiś huligan. A my byśmy tylko stanęli w obronie ludzi, którzy wymagają pomocy. Także dobra, tak nie ma pan dylematu, gdy wysyła broń, eksportuje pan broń do krajów, znaczy na pewno nie objętych embargiem, czyli do tych zbójeckich, ale do krajów, gdzie toczy się wojna, gdzie w sumie nas to powinno strzykać. Ale nie, powiem tak, tam, do których, ze względu oczywiście na tajemnice handlowe, nie będę mówił, ale wysyłamy do krajów, które są stabilne, w jakimś sensie tak jak Polska jest, po prostu teraz na siły, na potęgę się uzbraja, żeby się zabezpieczyć przed... Wracamy do pierwszego pytania. Tak. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tak jest i dlatego powiem tak, że jedynym takim krajem, który jest w stanie
bezpośredniego wykorzystania naszych produktów, to jest Ukraina. I nie ma żadnego dylematu. Proszę mi wierzyć, że jak patrzę na barbarzyńskie zachowania ze wschodu, to po prostu tym bardziej. Jak patrzę na te obrazki, które przedstawiają dzieci, ja nie jestem nadmiernie wrażliwy w tym sektorze, po prostu trzeba by być człowiekiem, który, ale po prostu no, tak jak większość na pewno... Nawet Rambo przytulał dzieci. Tak, natomiast większość ludzi to na pewno, no tak jak ta ostatnia sprawa Kamila i innych tego, to po prostu wzrusza. No, ludzie, jeżeli sobie nie radzą w życiu... Pana wzruszyło, a mnie krew zalało. Tak, tak, bezradność. Oczywiście tam można dyskutować na ten temat. Ja mam tam kilka stopni na pewno zawiodło wrażliwości. Oczywiście i sąsiedzi, i na pewno MOPS, i sądy, które protestują, a w takich sprawach właśnie, które zahaczają tragedię, albo psychologię stosują, albo jakieś tam dziwne uniki. Więc po prostu dla mnie szkoła też, jeżeli ktoś przychodzi z łamanymi rękami, to przecież dlatego ja nie jestem ekspertem. Ja jestem ekspertem, czuję się fachowcem w branży, w sektorze, który... Świetnie, bo tak właśnie tam się fajnie, tak, fajnie rozmawia, że tak. Poruszam 48 tysięcy tematów tak i żadnego nie skończymy do końca. Tak myślę, pan redaktor jest ciekawym człowiekiem, także... Wzajemnie. Pewność, tak skończy. Również. Tak skończy. Dobra, jaką pozycję ma Tarnów na mapie Polski zbrojeniowej i jak się liczymy na tym rynku takim globalnym jako producenci broni? Jeżeli chodzi o rynek polski, to mogę powiedzieć, jak przyjąłem, po wszystkie statystyki oczywiście, które mamy, to wskazywały, że jesteśmy w ogóle w polskiej grupie zbrojeniowej zrzeszonych 62 zakłady. Tarnów był w piątej dziesiątce. W piątej dziesiątce. Jak pan zaczynał. Tak. Natomiast w tej chwili, po oczywiście jest boom na uzbrojenie i my na potęgę. Koniunktura. I powiem tak, że także nie tylko z zagranicy są ściągane produkty, na potęgę są zamówienia także w polskich zakładach zbrojeniowych i to nie jest tak, że ściągamy wszystko z zagranicy. Bardzo dużo. To, co jesteśmy w stanie zrobić w Polsce, to na pewno jest robione. No, o czym świadczy kontrakt dla zakładów mechanicznych na prawie 2 miliardy złotych. Tak, to na pilicę, tak? Olbrzymia, pilica plus, tak, olbrzymia. I my pokazaliśmy, że jesteśmy i w stanie technicznym wykonać to oraz w terminach. Więc tam dajemy. Natomiast, a co my robimy? Ja się nie znam. Jeżeli chodzi o pilce? No. No wszystko, co jest dotyczące zestawy, to po to jest oczywiście najniższy system obrony przeciwlotniczej. To jest zestaw, no, braknie nam audycji, to jest zestaw, który składa się... No właśnie, i to jest centrum dowodzenia oczywiście, które powoduje to, że obsługa profesjonalna jest w stanie tak zabezpieczyć, że w odległości jakichś 5 kilometrów, bo to jest właśnie krótkiego zasięgu, nie wierzę w to, żeby nawet drony przeleciały, tym bardziej... To skąd się wziął pocisk pod Bydgoszczą? O, tego nie wiem, bo my jeszcze nie dostarczyli tych zestawów oczywiście. Natomiast w tej chwili Pilica Plus, która jest rozbudowywana w stosunku do pierwszego kontraktu, który żeśmy podpisali właśnie w 2016 roku w październiku, jest wyposażona o działko, które zwalcza drony. I proszę sobie wyobrazić, że to jest broń, która strzela z szybkością 3600 strzałów na minutę, to jest 60 strzałów na sekundę w kalibrze 12,7. No. Także to pan redaktor, widzę, że nosi okulary, ja też, wystarczy tylko trzymać, ja też niestety, czy stety, no, czasem to żartuję i właśnie dokończę tego, że wystarczy tylko trzymać, wycelować, mieć silne ręce i jest się snajperem. Dlatego takie... pan chodzi na treningi. Tak. Z treningu pan przyjechał do studia. Przyjechałem, tak. Dążyłem się wykąpać jeszcze oczywiście. Dobrze. Natomiast to, co pan redaktor mówi, to ja to oczywiście bardzo dużo czytam, bardzo dużo kupuję. Czasem myślę, że mi braknie życia, jeżeli chodzi o ilość przeczytanych książek, ale jak ktoś zbiera znaczki, kurde, to ja zbieram książki też. Wystarczy mi jedno zdanie, ale ta książka musi być. Natomiast mogę powiedzieć tak, że ostatnio też jej kupowałem. Pani się pyta, czy mi paragon trzeba. Wie pani co? Paragon grozy. Idę do sklepu, gdzie mógłbym ewentualnie ktoś zakwestionować, czy to nie kupiłem w tym sklepie. Ale jeżeli ktoś mi ukradnie książki, chwała Bogu, niech to służy.
Także nie ma problemu. Bo to jest świetne tego, jak mało czytamy jako społeczeństwo. Ja lubię ludzi wyedukowanych, lubię ludzi świadomych, dlatego poraża mnie, przepraszam, mogę się tu narazić w jakimś sensie. To też jest inna sprawa, że jeżeli chodzi mam o... Mam dystans do siebie. Zdecydowanie, natomiast nigdy nie chciałem być przeżyczysty jak szyba. Albo mnie ktoś powinien kochać, albo nienawidzić. Mój naczelny także... mówił, nie jesteś zupą pomidorową, żeby cię wszyscy kochali. Zgadzam się. No to panie redaktorze, mamy to samo podejście do życia. Ja po prostu też nie będę... Natomiast powiem tak, gdyby ludzie byli bardziej odczytani, to mając czego w demokracji, a niewątpliwie żyjemy w demokracji, jeżeli ktoś mówi o dyktaturze, to niech pojedzie do Korei Północy, Chin, innych i po prostu zaczyna dyskutować. Wystarczy na Białoruś, oczywiście. Natomiast powiem tak, że gdyby poziom czytelnictwa był wyższy, to wspieranie chamstwa, wspierania tego hejtu po prostu byłoby... Hejt by był bardziej wyrafinowany, bo ładniejszych słów by się używa. Tak, zdecydowanie, ale to pewien poziom takiej edukacji, gdyby był wyższy, to i ciekawsze byłyby dyskusje, a nie naparzanki. Jak już się nie ma argumentów, to wtedy się mówi jakieś takie, że kończy znajomości. No tak, banujecie. A Pańska ulubiona książka wojenna? Albo z wojskowości, albo z uzbrojenia, no wojenna, no bo to w sumie tak, co pan czyta te karabiny, tak, mam kilka tysięcy książek, więc trudno mi wybrać, ale powiem, że moim ulubionym filmem, będzie to zaskoczenie, Stawka większa niż życie. Mój też. Powiem tak, nie wchodzę w te oczywistości. Ale panie, gdybyś miał takich trzech klosów i ze dwóch, czterech pancernych, tak, to byśmy sami wojnę wygrali. To Rambo to byłby pikuś. Rambo to jest pikuś. Natomiast powiem tak, że nie interesuje mnie oczywiście te ewidentne jakieś tam błędy historyczne, czy... Ale mogę powiedzieć, że nie ma aż tak bardzo przejaskrawienia. Świetny serial, który z przyjemnością oglądam i zawsze mnie interesuje. Mimo, że wiem, co będzie w następnej scenie, powiem się na pamięć, ale po prostu świetna... Wolf. Wczoraj oglądałem z Wolfem. Grubenfiller Wolf, tak. Nie, to ostatni odcinek. Ale nie z tym Wolfem. A i wiem, Wilk. Co wilk, dentysty było z tym. Tak, co dostał wszczękę, żeby go... na końcu i go co z Brunnerem ich rozebrali na końcu. Tak. Jest ze mną te numery prezes. Świetnie, naprawdę. A moją ulubioną książką wojenną są Krzyżacy. A mojej żony są Cztery pancerni i pies. A który, Janek się najbardziej podobał? Prawdopodobnie, teraz Janek ma już 82 lata, moja żona ma niecałe... Chce pan mieć dużo, tak, nie, właśnie. Nie, żona jest wiecznie młoda. Tak, i bardzo atrakcyjna, natomiast po tych ilość lat to jest kwestia tylko po prostu jakiegoś tam wewnętrznego przekonania i liczba, a nie tam jak człowiek się czuje, więc po prostu... Natomiast rzeczywiście Janek tak, chyba tak jak większość kobiet to Janek. Panu jesteś podobny do Janka? Nie zasłużyłem, widać. Nigdy mi tego nie powiedziałem. Proszę się starać. No ale do Kmicica tak. Ja mam twoich niegodne całować? Byś pan pojechał? Powiem tak, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A też pan był tak jak Kmicic najpierw ten, a potem się pan nawrócił? Babinicz? Panie redaktorze, każdy miał w swoim życiu. To nie jest profesjonał, tak. Poważna stacja. Natomiast mogę powiedzieć tak, że tak jak każdy człowiek, popełniałem błędy, które bym pewnie nie zrobił. Były to poważniejsze, mniejsze, ale. Personalnie jest okej. Tak, natomiast jednego byłem pewny, to o czym świadczy moja droga zawodowa. Kisielewski powiedział, że komunizm to jest sztuką zapominania pewnych, bo tak działają komuniści, żeby ludzie spudrowani są, zapominają i później się odświeża jakąś nową alternatywą. Ja jestem związany od wieków, nigdy nie byłem, chociaż mogłem, bo mam 61 lat, nigdy nie byłem członkiem ZSMP, PZPR-u i innych organizacji, bo pewno bym sankcje fizyczne, nawet i od taty świętej pamięci mojego spotkał. Jestem związany po prawej stronie, natomiast szanuję i mam wielu znajomych, także i z lewicy oczywiście. Jak pan zapyta o lewicę w Tarnowie... Natomiast szanuję ludzi, bo przeżyłem. Powiedzą Krzysztof Janik.
Tak, tak, w porządku. Ma swoje poglądy, z którymi tak, się nie zgadza, tak, można, tak, ale tak, z nim tak. idzie porozmawiać, on wielu ludziom pomógł. Natomiast, panie redaktorze, ja jeżeli mówię o tym, dlaczego w jakimś sensie, tak bym mówił lewicę czy coś, bo przecież przeżyliśmy, pan nie oczywiście, ale ja przeżyłem, gdzie były ludzie, którzy w jakiś sposób sprzedawali się, oczywiście taki był system narzucony, bo to niezależne przez społeczeństwo. Nie każdy się schamił. Ktoś chciał, być, będąc członkiem i to nie jest atak, jeżeli chodzi o PZPR, nie jest to atak na tych członków, bo wielu było naprawdę przyzwoite, ale chcieli grupę, chcieli gdzieś tam inne tego typu rzeczy, czy jakieś podwyżki, no to było związane z tym, że należysz do czegoś lub nie. Więc po prostu to było takie nieeleganckie, ale też byli ludzie, którzy wierząc dokonywali haniebnych rzeczy. Ale ja znam, znaczy słyszałem, czytałem o wierzących komunistach. Przepraszam, jeszcze. Jest. Tego jeszcze nie było. Nie chciałem wyjść tak jak niektórzy politycy z wiejskiej, którzy nie wytrzymają ciśnienia. Przepraszam, ktoś dzwonił, zapomniałem wyłączyć telefon. No nie, ale przynajmniej wiadomo, że idziemy na żywo. Tak, przepraszam bardzo, panie redaktorze. Dobra. To już politykę historyczną mam za sobą, bo teraz się fajnie uprawia politykę historyczną. Byłem z zakładu, ja to mówię jak wielu przyzwoitych ludzi prawdopodobnie też i wielu słuchających. Ktoś chcieliśmy przetrwać ten system, więc po prostu też nic nadzwyczajnego nie robiłem. Ale z zakładu. Karol Wojtyła i Ronald Reagan i obalili. Tak, i z zakładu byłem dyscyplinarnie zwolniony oczywiście, także dlatego być może nie to, że pamiętam, nie mam żadnego żalu nie mam do tam. Może, do taki... może za chuliganka pana zwolni, a nie za politykę. Za niewykonywanie poleceń przyłożonych, tak. O, taki rasowy związkowiec. No niestety, tak widać się potoczyło. A jak pan teraz odbiera te wszystkie spory na linii minister, general? Alicja. Czy to dobrze służy? Czy to są wycieki, takie wrzutki wyborcze już? Nie chciałbym się wypowiadać, bo mam za mało danych po prostu, panie redaktorze. Nie, obraca się w tej... Nie mamy wiedzy, naprawdę nie mam wiedzy żadnej, a nie chciałbym, po pierwsze, mam duży szacunek i sympatię taką osobistą do pana ministra Błaszczaka, bo wielokrotnie pan minister dawał dowody tego, że... Dawał panu zarobić. Że tak, zarobić, ale przy okazji takiej roztropnej, normalnej rozmowy jak... Prezes, można powiedzieć, z ministrem, który naprawdę reaguje spontanicznie na jakieś problemy i może naprawdę spokojnie porozmawiać. Pana generała Piotrowskiego nie znam, natomiast z tego co wiem, to jest to ten raport na biurku pana prezydenta, pana premiera. Jest to raport, BBN. Raport przygotowywany przez pana generała, to nawet nie jest pan minister, ani pan... Także nie chciałbym się... I pan... redaktor zrozumie, że byłbym tu zupełnie subiektywny, a nie mam powodu czy przeciwko jednemu, czy drugiemu. Po prostu ja nie mam wiedzy. No ale wie pan, takie spory to nie służą dobrze. Pamiętam pan Drabsko-Pomorskie za kadencji Wałęsy. No była wojna prawie na całą Polskę. Tak, pamiętam. I tak szczególnie jak mamy za granicą wojnę, tak. 200 km stąd, tak. A tu się kłócą. No właśnie, to jest, trochę głupio i dlatego mówię, ja nie chciałbym na ten temat się wypowiadać, bo nie mam danych po prostu. Coś optymistycznego może na koniec, bo już gadamy 23 minuty, odliczamy te sekundy, że pan telefon wyłączał, dobra? Okej. W piłkę pan dalej kopie? Nie, w wieku 58 lat grałem na Orliku, jeszcze na Osiedlu Zielonym. Ale w chwili, kiedy... Ale w Krzyżu, tam u siebie na dzień. Nie, pod blokiem na Osiedlu Zielonym duże te rolniki wytrzymywały. Z panem Kwaśniakiem, bo on tam mieszka. Nie, Czesław Kwaśniak ktoś bardziej w politykę wszedł i zaczął bardzo mniej poważnie traktować dyscyplinę, którą kiedyś uprawiał wyczynowo. Ja tam przychodziłem, ale spontanicznie kiedyś przy zagraniu w wieku 58 lat ktoś mi podał i mi się wydawało, że dalej fruwam i mam 60 kilo mniej. Jak się przewróciłem i zacząłem zbierać, zasypywać kości w barku, powiedziałem nie, no to muszę bardziej bezpieczne. Sport o zdrowie. Bardziej bezpieczne. Od tego czasu... Gra pan w szachy? Nie. Sport o zdrowie. Nie, lubię szachy. Od czasu do czasu gram. Ja w ogóle wszystkie. Natomiast gdybym miał oglądać... To niech pan konkurencji zbrojeniu założy szachmat. Albo Królewski Gambit. No, powiem tak. Działania Ministerstwa Obrony Narodowej pod kierunkiem pana ministra, wcześniej pana ministra Macierewicza i pana ministra Błaszczaka w stosunku do tego, co było realizowane. No ja mówię, ja jestem zwykłym prezesem, ale na pewno... Znowu panu dzwoni. Ale na pewno, panie redaktorze, przepraszam, no to kurczę.
Myślałem, że panie redaktorze, na pewno będąc odpowiedzialnym człowiekiem, no nie powiedziałbym, że nie wiem, czemu to miało służyć. Takie frazy na przykład, że my tak mamy wyszkolonych pilotów, że będą latać od drzwi. To Komorowski powiedział. No właśnie, wie pan, czytamy tablicę Mendelejewa, czy minister, który zabiera, wiedział w jakiej sytuacji jesteśmy, pan minister Klich, który zabiera 5 miliardów złotych, tak taka pokazowa czy coś. To myślę, że no ile można by było ciąć? Jeżeli tak się rozpoczyna. W tej chwili nakłady... Możemy być fejkami z procami, tak jak mówiliśmy. Tak, i to panie redaktorze bardzo krytycznie oceniam, posiedzę w tym. Oczywiście, że nie jestem obiektywny, jestem człowiekiem subiektywnym, który ma swoje sympatie, jeżeli chodzi o realizację Zjednoczonej Prawicy. No właśnie, chciałbym, pan będzie antykoalicja obywatelska. Tak, chciałbym. Bo oni byli B, a teraz jest fajnie. Chciałbym, panie redaktorze, bo mam świadomość tego, tak jak człowiek umiera, to i, raczej jak się rodzi, to i umrze. Ja mam świadomość tego, jak świadomość mam tego, że jak zostałem powołany, to zostanę też odwołany. Oczywiście, jeżeli się wyniki wyborcze, bo Zjednoczona Prawica bierze pod uwagę to, że może przegrać. Bo tylko Tusk ze swoją ekipą narrację wprowadza, że jeżeli nie wygrają, to na pewno jest to oszustwo. Więc po prostu to już jest takie przygotowanie takiego gruntu, że... Ale Donald Tusk powiedział kiedyś Jarosławowi Kaczyńskiemu i PiS-owi, wygrajcie wybory, to sobie będziecie rządzili. Właśnie i tu kończąc tą myśl, panie redaktorze, że mam świadomość, że będę odwołany, jeżeli się zmieni ekipa, z dwóch powodów. Po pierwsze, że oni nie będą chcieli ze mną pracować, tak. Będzie, no a po drugie, biorąc pod uwagę, ja mam 61 lat, tak jak powiedziałem, mam swój bagaż doświadczeń. Nie wygląda pan, wie pan, że dziękuję. Pan czeka na to, że, tak, że to powie. Ale wolałbym, żeby to kobieta powiedziała. Przepraszam, jak pana lubię, panie redaktorze, ale... Chciałem, żeby było miło. Także i powiem tak, że ja też nie chciałbym deprecjonować swojej pracy, którą 7 lat włożyłem w zakłady. Cała firma. Żeby tylko wegetować, siedzieć na stołku i brać dobra, ile będzie pieniądze. Koniunktura dla... Chciałbym, żeby po prostu, bez względu na to, kto będzie rządził, było to, co jest dobre, było kontynuowane. No, każdy by chciał w Tarnowie, no bo to i podatki zostały, tak ludzie jest. Mają pracę. Ile 850 ludzi. I kogoś pan ma tam jeszcze przyjmować? Nie, tak. No nie, potem ale... Klinicy plus pan się chwalił no w gazetach, tak czytałem. Mogę powiedzieć tak, jeszcze co jest ważne, 7 lat temu, w 2016 roku rozpoczynaliśmy z przychodami 60 milionów złotych. W tej chwili to jest prawie 400, a za dwa lata, inflacja, to tak jak 500 na 800 skoczyła, inflacja by wskazywała na 600, więc te 200 zostało dodane i ta inflacja też oczywiście robi... Ale z pana przemawia Trybun Ludowy, związkowiec z pana nie wyszedł. Tak, ja jestem, proszę wierzyć, dalej członkiem Solidarności, płacę składki. O. Nie korzystam, nie jestem działaczem funkcyjnym, natomiast płacę z tego powodu, że mam świadomość tego, że dzięki Solidarności, ja nigdy tego za dużo nie powiem, nie jest pewno i rodzina, ale i też i w Solidarności koledzy, jakieś tam wartości, które miałem, to nie są u mnie patrzenie na rzeczywistość, to nie jest z wysokości siedzenia, w którym w danej chwili jestem, tylko po prostu jest to z perspektywy kredo. Nie limuzyny, tak, tylko to jest kredo. Wiecu. Kredo i wierzę dalej, że po prostu cieszę się, że płaca minimalna rośnie, mimo że wielu moich kolegów pracodawców być może jest odmiennego zdania, ale świetne 3900 nawet, co będzie od 1 lipca 2023, jak się odliczy ten podatek, no to jest ciężko, więc po prostu mówię, no zamieś się, jeżeli ty uważasz, że to są duże pieniądze. Okej, okay, koniunktura ile potrwa dla mechanicznych? Do końca wojny na Ukrainie? Czy już macie na tyle urodowaną pozycję, że... Nie, to jest... Widziałem taki film, ale to był terrorysta akurat, nie? I było na komputerze i robi tam, szukał karabinu jakiegoś. I się wysłuchuje w zakłady mechaniczne Tarnów. Widział pan ten to świadczy, tak. To świadczy o tym, że naprawdę, nie odpowiedziałem też, powiem tak, że 150 ludzi, około 100-150 ludzi będziemy musieli przyjąć, jeżeli chodzi o zatrudnienie, natomiast za 2-3 lata, no za 3 lata zakłady mechaniczne będą około miliarda miały przychodów. Jeżeli... Dzięki tej pilicy? Czy w ogóle nie. Oczywiście globalnie. My podpisujemy kontrakty na karabiny, na granatniki, na moździerze, na armaty. Granatnik od was nie miał ten komendant policji w Warszawie? Nie. To cała instrukcja by była i byśmy tam ode mnie byłby pewno też instruktor, jak należy to przygotować. To, co robimy na strzelnicy kontenerowej. A strzelnice kontenerowe? Tak samo u was. No. Strzelnice kontenerowe też oczywiście dla służby więźziennej robimy. Dla szkół wojskowych chyba to, znaczy klas wojskowych. Tak, i powiem, podpisane. Znowu panu dzwoni. Podpisane jest.
Może to minister Błaszczak? Nie. Pan minister Błaszczak to... To na ten drugi. Nie, to myślę, że nie ma powodu, żeby aż tak w pilnym trybie wzywać, dzwonić po pewnym... Natomiast mogę powiedzieć tak, że oczywiście sukces zakładów mechanicznych też powoduje to, że jest wypadkową na inne firmy, które są w regionie, bo ja jestem lokalnym patriotą, że zdywersyfikowaliśmy kooperację, żeby nie wyjeżdżać po 500-600 kilometrów, no to chcemy tutaj dać zarobić firmom, które są zarówno z Tarnowa, czy z powiatu tarnowskiego, więc tak to rozumie public relations. Tak, które... panie prezesie, będzie, bo za chwilę czwarty raz zadzwonię, bo pan nie wyciszył, tylko pan zrzucił. Widziałem kontę Monta. Może pan kogoś podgromić? Widzi panie redaktorze, a pan się do mnie dodzwoni za drugim razem, a ja pewno tam być może trzeci raz już kogoś. No ale pan nie był patrząc, na siłce wtedy, czy tam nie, pan biegał nie patrząc. Oczywiście pozdrawiam przede wszystkim, żona się nie obrazi, bo już wspomniałem o niej, że jest bardzo atrakcyjną, mądrą kobietą. Natomiast bardzo serdecznie pozdrawiam pracowników zakładów mechanicznych, którzy w pewnym momencie... Bo pan nie zadał to pytanie, z czego się cieszę. Jak były związkowiec, może być dobrym prezesem. No zapytałem. Ale nie do końca, czy tak wartości. Bo no, to ja odpowiadałem, dlaczego na przykład były prezes szpitala, który nie miał żadnego doświadczenia, przyszedł na to stanowisko i dlaczego wtedy nie były zadawane pytania tego typu, więc... U pana? Był prezes szpitala? Kto to był? Pan redaktor znajdzie. Dobra, tak. Poszukam sobie. Prezes Stuchowa. A! Tak, no, i bez doświadczenia w sektorze. Ale to nie jest jakiś sens, to traktuję to jako żartobliwie, tylko tak jak pan mówi, subiektywne można tam gdzieś pytanie zadać. I w świetle tego, co było mówione, że nie poradzi, dawali 3 miesiące, mi dawali tak. Osobiście 3 miesiące. Dziękuję przede wszystkim załodze, która uwierzyła, że mam pomysł. Ja tam nie przyszedłem przesiedzieć i być jakiejś dominacji, tylko chciałem, będąc tarnowianinem. Co też pomaga. Chodzę do kościoła, do galerii. Ja bym nie chciał, żebyś spotykał. No, kurde, bierzesz tylko pieniądze, jak gówno za przeproszenie. To jest robione. Robione. Więc po prostu taka ambicja we mnie też, determinacja i pracownicy. Bo to dzięki, jako staremu piłkarzowi oczywiście, mam świadomość tego, że to możemy pan tylko w grupie środkowej pomocy i głównie byłem kapitanem. Także te cechy, kapitan, takie przywództwa. Tak, w związku i tak, ja nie mogę. Winę tu po prostu. Te cechy przywódcze miałem, natomiast i to też przekłada się na to, że mamy mało kobiet. O, kobietom chciałem też serdecznie podziękować, że są takie normalne, że można z nimi normalnie porozmawiać, komplement powiedzieć, że pięknie wygląda i nie bać się tego, że ktoś tam... I nie bać się tego, że może ktoś to odmiennie zinterpretować. Więc po prostu dziękuję za tą normalność, która jest na co dzień. To były najdłuższe pozdrowienia w naszym programie i to był najdłuższy program. Dziękuję słuchaczom, że wytrzymali ze mną. No właśnie, 33 minuty. Ja standardowo pozdrawiam tatusia, siostrę i Kasię. Pan Henryk Łabędź, prezes Zakładów Mechanicznych Tarnów, był naszym gościem. Bardzo do zobaczenia dziękuję. Następnym razem. Następnym razem to jest jak kanapki przyniosą. Panu redaktorze, dziękuję panu za miłą rozmowę też. Ja również. Miłego dnia, do zobaczenia. Łukasz Wieńczura, widzimy się jutro, do widzenia. Bardzo dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.